Halo, 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 halo. O nie, o nie. Raz, dwa, Jarek, Jarek. No to są półfinały, więc no, walka, mobilizacja jest na 100%. Mamy oczywiście Final Four gdzieś tam z tyłu głowy, każdy z nas, ale jesteśmy na tyle już chyba zmobilizowani, że tak powiem, fajną ekipą w tym sezonie, że myślimy o tym kolejnym meczu, nie wybiegamy w przyszłość, co będzie za dwa tygodnie. I cieszę się, że tak wyszliśmy na to spotkanie. Szkoda tego pierwszego seta, bo przegraliśmy go własnymi błędami na zagrywce szczególnie. Ale cieszę się bardzo, że tak powiem, potem naprawdę graliśmy dobrze i równo. I tak naprawdę Jastrzębie nie miał z nami szans w żadnym secie. Więc bardzo się cieszę, że tak to spotkanie wyglądało. No powiem tak, od drugiego seta po prostu cały czas goniliśmy wynik, tak? Chwilami graliśmy bardzo dobrze, a chwilami przyszły takie błędy, które nie powinny się zdarzyć. Łatwa zagrywka, dostaniemy as, albo przyjmiemy na drugą stronę, albo mamy dobrze dograne, rozegrane na pojedynczy błok i nie kończymy piłki. Także to są takie detale, które decydują o tym, że później ten wynik jest taki, jaki jest, bo Boresowia później może troszeczkę bardziej zaryzykować na zagrywce i już są większe problemy w ataku. No, jak będziemy tak wygrywać, nie ma żadnego problemu. To bardziej chyba chodzi o to, żeby troszeczkę chłodniej wchodzić w to spotkanie. Jesteśmy chyba za bardzo, chcemy tego przeciwnika od razu w ziemię wbić. I naprawdę dużo strasznie błędów zrobiliśmy w tym pierwszym secie. Gdybyśmy zrobili połowę mniej, to obstawiam, żebyśmy to wygrali. Ale taka jest siatkówka. Dobrze wyciągnęliśmy wnioski później i wyglądała ta gra już dużo lepiej. Z tego się trzeba cieszyć. Nie można podchodzić do tego, że czy pierwszy set wygrany, czy nie, bo to nie ma znaczenia. 2-0, bardzo dobry mamy teraz rezultat. Teraz to tylko dokończyć, ale też nie będzie łatwo. No oczywiście, musimy walczyć, po to jesteśmy w półfinałach, żeby walczyć, a nie po to, żeby odpuścić. Także to jest cały czas walka o finał i o medale. Także nie ma mowy w ogóle o odpuszczaniu meczu i postaramy się powalczyć. Tak jest play-off, po prostu każdy chce dla tego swojego zespołu jak najlepiej. Czy to są gierki, czasami tak, czasami nie, także ja generalnie lubię takie rzeczy, mówię. Play-off jest takie i myślę, że emocje muszą być. A to jest siatkówka, to jest normalny sport, kilka zdań, ale mało znaczących. To bardziej ich chyba wyprowadziliśmy z równowagi niż oni nas. No, oczywiście, no, są różne powiem sztuczki, ale no, mówię, trzeba walczyć o to swoje i próbować wszystkie sposoby, żeby wygrać oczywiście w ramach fair play. I think at the moment everybody's a little bit overwhelmed because we really wanted to make it and we kind of dreamed of it also in the beginning of the season already and I'm excited for our team and for the club and for the fans and